było w tym busie, a jak się śpi, to się śni. Słuchajcie, przyśniło mi się takie coś i się znalazłem w żłóbecku w Betlejem, tam przy Jezusku, przy Maryi, przy Józefie. Słuchajcie, schowałem się za takie drzewko i chciałem to wszystko łopać, co się tam dzieje. Ale co się działo? Jezusek zawołał Janiołka, tam był taki Janiołek jeden, najlepszy, najpiękniej śpiewał, najobrotniejszy ze wszystkich Janiołków. Słuchajcie, zawołał go i powiedział mu tak: Janiołku, polejdź na ziemię, popatrz tam tylko, czy ci ludzie świętują coś, czy nie świętują, to moje Boże Narodzenie. Co oni tam robią? Janiołek mówi: no poleciałbym na ziemię, ale gdzie? Jezusek mówi: jest to, poleć do Ostrowa Wielkopolskiego, tam są ludzie bogobojni, religijni, łobocy, jak oni to świętują, to Boże Narodzenie. Janiołek poleciał: słuchajcie, ja chciałem wam szybko dać stać, ale jak to we śnie, nogi chciałem lecieć, ale się nie to. Chciałem do was przylecieć i wszystko wam to powiedzieć, nie dało się, ale sobie myślę, daleko do tego Ostrowa, to się łopucę i wszystko wam powiem, ale skąd? Chwilka tylko minęła, Janiołek z powrotem. Jezusa się go pytał: i co tam w tym Ostrowie, świętują co? Jak to moje Boże Narodzenie? A Janiołek mu go dodał: Jezusku, to tak, płoszczą, niby płoszczą tą Wigilię, ale też se dogadzają, czym popadnie. Mięsa nie jedzą, ale jedzą cały dzień. A Jezusek się go pytał: a kolędy śpiewają? A Janiołek mówi: Jezusku, mają takie pudełecka małe, pokręcą w tym pudełecku i te kolędy się śpiewają same z tego pudełecka. Albo mają takie wielkie pudła, też to puszczają. Ja tam zaglądałem do tych wielkich pudeł, ale beleźności straszne, a z mi skrzydła opadły. Hey, maluchki, maluchki, maluchki.
myślę, że nie śpiewali jeszcze dzisiaj tak wspólnie. Zaśpiewamy razem. Przybierze mnie dobre twoje własne.
kolędować dalej, także się nie bójcie.